Cześć, witajcie moi drodzy i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Tymczasem ale z tym, tym dzisiaj się spotykamy, aby przedstawić wam 5 najskuteczniejszych zwodów póki co FIFA 21, które na bank musicie potrafić 100% na pierwszą ligę weekendową, która już ten weekend. Także bez zbędnego przedłużania moi drodzy, zapraszam oczywiście do subskrypcji, Żeby nie przegapić, wyszło się tutaj więcej poradników, a teraz przechodzimy do zwodu numer 1. Zwody będę pokazywał, myślę, w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego wykonania napadzie, jaką kombinację musimy zrobić, żeby zwód nam po prostu w grze wyszedł, a pierwszym zwodem w odcinku dzisiejszym będzie zwykły skupter. No, kolejna FIFA, a skupter cały czas jest bardzo, ale to bardzo skuteczny. A zwód ten wykonujemy w następujący sposób. Biegniemy sobie klijanem bapę na bramkę. Klikamy fake shota z wykorzystaniem e, klawiszy dośrodkowania. Następnie szybko podanie e, oraz. E, Wychyleniem gałki po obwodzie, w stronę którą chcemy biec, K chcemy obrócić się Kilianem Bapę w prawo, proszę bardzo, robimy Kilianem Bapę w prawo, chcemy się obrócić w lewo, proszę bardzo, robi to również w lewo, w biegu również potrafią. To zależy, jaka animacja nam się wczyta, ale praktycznie jest to zawsze 100% pewność, że ten zwód zrobi dużo zamieszania na placu gry. Banalnym, myślę, że to jest absolutna podstawa na pierwszym ligu weekendową, a można tym zwodem zrobić nieco zamieszania w samej grze. Zwód oczywiście wymaga pięciu gwiazdek sztuczek jeśli chcemy zrobić go w biegu, natomiast w miejscu potrafią go zrobić nawet gwiazdkowi zawodnicy. Na przykładzie, na przykład Ferlanda Mendiego, on posiada w tym roku cztery gwiazdki sztuczek, to całkiem dużo jak na lewego obrońcę i bezproblemowo takiego skupturno w miejscu potrafi wykonać. Lecimy dalej. Drugim zwodem w dzisiejszym odcinku będzie najzwyklejszy balans z ciałem oraz przesunięcie się do tyłu bądź w prawo. To ma dwie różne kombinacje, zależy, bo to są tak naprawdę dwa różne zwody, ale umieszczę je w jednym worku, ponieważ wykonywanie jest bardzo, bardzo podobne, a skuteczność, no wielokrotnie zdają sobie sprawę tego mojej przeciwnicy jak potrafi zrobić zamieszanie właśnie tego typu zwód na przykładzie Paula Pogby stajemy sobie na środku boiska i wystarczy, że wychylimy sobie bez dotykania żadnego innego przycisku prawa gałka e, po prostu w stronę przeciwną e, do Paula Pogby Bierzemy sobie dwa razy gałkę i robi on coś w tym stylu. Yy, druga opcja wykonywania bardzo podobnego balansu ciałem to oczywiście wykorzystanie również prawego drążka, ale tym razem już w biegu. Dwa razy w dół i Paul Pogba robi. Ale taki zamach, zamach ciałem, ale troszkę go to przyspiesza i naprawdę można zrobić wiele, wiele dobrego sobie pożytecznego w polu karnym przeciwnika Bardzo polecam, bo mało ludzi to stosuje, jak myślę na to skuteczność tego zwodu, a jak widzicie potrafi zrobić zamieszanie O dosłownie coś takiego, dwa razy gałka w lewo i mamy przeciwnika okiwanego z wodem numer 3 w dzisiejszym materiale będzie powracająca do łask ruletka. W poprzednim roku niezbyt używany e, zwód przez większość graczy. W tym roku myślę, że przynajmniej na początku potrafi to zrobić fajną przestrzeń e, na boisku. No i zobaczcie, moi drodzy sami, jak wygląda animacja ruletki w tym roku, bo wygląda ona naprawdę dużo, dużo lepiej niż w zeszłym roku. E, czy to wykonując ją w lewą stronę, czy tak jak teraz w prawą stronę, nawet takim Lukasem Morą, który ma kolosalnie gorszy drybnik Takiego chociażby Neymara, no to naprawdę można jednego e, obrońcę zwieść bardzo, bardzo łatwo. I to nie tylko Squad Battles, a nawet Food Champions gwarantuję wam to. A jak wiadomo, najskuteczniejsze z wody robi się najprościej. Dlatego przechodzimy do krótkiego poradnika, e, biegnąc w lewą stronę boiska na lewą bramkę prosto e, przetaczamy sobie prawą gałkę. Po obwodzie yy, od prawej strony do góry, do lewej strony, nam no da to mniej więcej tak, nic bardziej prostszego. Numer 4 w dzisiejszym materiale to, jak wiadomo, bardzo efektowny, ale co najważniejsze, w dzisiejszym odcinku efektywny zwód na, na wirtualnej murawie. Który, kiedy nagrywam to, to jest aktualnie piątek. To podobno ten zwód dostanie lekkiego nerfa w najbliższym patrze. Dlatego nie jestem w stanie przewidzieć, jak bardzo ten nerf zaszkodzi temu, temu zwodowi. Aczkolwiek myślę, że, że nie na tyle, żeby był on bezużyteczny, będzie po prostu mniej e, używany aczkolwiek nadal wniesie bardzo dużo na Po prostu należy go używać wtedy, kiedy jest do tego idealny moment, a nie żeby kiwać się z wiatrem. Na przykład tak jak teraz zrobimy sobie niepotrzebne elastiko, bo właśnie o ten zwód chodzi do przeciwnika, jeszcze piłka na wtedy odskakuje bezproblemowo, można ją zabrać. Nie, podchodzimy do przeciwnika, robimy elastiko lewo, prawo i walimy bramę, jest pozamiatany, moi drodzy. Zwód oczywiście pięciogastkowy, eee, takim angolokanto oczywiście, no, oczywiście no niestety go nie wykonamy, ale Engolo nie jest odstrzelanie, od takich bardziej strzelania jest Neymar, także naprawdę elastiką możesz działać cuda jeszcze przez długi, długi okres. Tak naprawdę pewnie. Do końca gry, no bo to jest WTO, którego używa się już od dobrych parów, i nadal jest na absolutnym topie. Przejdźmy do krótkiej instrukcji. Standardowo strzelając na lewą bramkę i biegnąc w jej stronę, prawą gałeczkę po obwodzie od samej góry po prawej do dołu. Bardzo proste, bardzo proste, należy jednak wyjść sobie na arenę treningową i potrenować go na bota czy nawet z powietrzem na początku, bo jednak w zależności od kąta, w którym robimy ten zwód, ta zależność wychylenia gałki troszkę może się różnić, ale to już możecie sobie, musicie sobie wyczuć sami. Czasem koniec, absolutna wisienka na torcie Zwód, którego należy używać Myślę maksymalnie trzy razy w meczu Bo używanie go d, e, troszkę częściej Będzie powodować, że nasz przeciwnik po prostu Będzie nas czytał bezproblemowo Podchodzimy do przeciwnika plecami Najlepiej w tym miejscu, oko około w okolicach Polu karnego e, No tutaj wiadomo, bo do mnie nie podejdzie Ale normalny rywal, w champions Momentalnie do ciebie doskakuje Co robimy w tym momencie? Robimy ten oto zwód I walimy piękną bramkę z w Na doleczonym czasie gry na ogolda. 3 czego chcieć więcej, jeden z piękniejszych zwodów w tej grze, ale również bardzo efektywny ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie należy go zbyt dużo razy używać no wystarczy, żeby silnik podejdzie troszkę dalej, 2 metry od naszego zawodnika, wtedy bezprzewodowo on pierwszy dochodzi do podania do, do tej górnej piłki bardziej, nie do podania e, który teraz wykonuje Neymar no piękna, piękna kombinacja a, bardzo prosta. Gdy już ustawimy się tak jak przed chwilą, pokazywałem na skraju pola karnego plecami do bramki, prawa gałeczka, raz w prawo i dwa razy w lewo. Bardzo proste, proste, efektowne, efektowne, efektywne, jak bardzo. I to, moi drodzy, były wszystkie zwody, które dzisiaj chciałem was nauczyć. Mam nadzieję, że chociaż jednego z nich wykorzystacie w kluczowych momentach akcji fut champion żebyście wbili waszą wymarzoną rangę. Tego wąbryczę. zachęcam jeszcze raz do subskrypcji, bo tego więcej typu materiałów na tym kanale będzie się pojawiać. Miłego dnia, do usłyszenia wkrótce. Po!